znajdziesz, to przy nim podłubiemy. A co z tobą, Mac? Sam kupię i przygotuję wóz. Dzięki. Pora się trochę poślizgać. Jess, Schuler nagrał ci jakąś robotę. Powinnaś mieć info. Naprawdę? To ciekawe. To, że ja miałem ten dialog i w kółko. Witajcie, widzowie. Zaczynamy. Klub Zamieszek. Przygotowałem sobie Dragstera i Driftbus. Tyler. Hej, daj, tu Raf. Chcę, by Mac coś dla mnie odebrał. Nie będzie narzekał. Daj mu o tym znać. Przygotowałem sobie Dragstera i Driftbus, tak żebyście nie musieli oglądać tego grindowania. I jak widzicie, mamy sobie Fairlady'ego fajnie ulepszonego na poziom 250. VMAX to jest prawie 300 km na godzinę. Wstawiam sobie tutaj w tuningu skrzynię biegów bardziej pod przyspieszenie, bo na dragu mimo wszystko ważne jest przyspieszenie. Czułość kierownicy troszkę wyższą, żeby w miarę możliwości dobrze się nie skracało. No i delikatnie przystawiłem nitro na moc. Mamy i tak dużo nitra, no to czas działania nie ma. ON. Chyba trochę przesadziłem z tym ulepszeniem. Dobra, zacznijmy. Zobaczmy, jak sobie radzisz z tym Dragsterem. Raf, proszę, mówisz, jakbym się nie ścigał. Ale nie w taki sposób. Widziałem, jak najlepsi kierowcy odpadają w kolejnych rundach. Skoro tak się martwisz, to czemu nie pojedziesz ze mną, dawać mi wskazówek? No widzicie, jak się zrywa. Patrzcie, patrzcie. Jak wyciągnąłeś mnie z lotniska, musieli mnie strzywać. No racja. O. No. Nawet jeśli nie wystarczy, bardzo lekko. Możesz jeszcze to nadrobić, dobrze zmieniając biegi. Kumam. Okej. W wyścigach drag, jak nigdzie indziej liczy się wóz. Możesz być najlepszym kierowcą na świecie, ale jak nie masz dobrego sprzętu, to nic nie zrobisz. Jeśli ciągle przegrywasz, to znaczy, że trzeba coś poprawić. Dlatego przychodzę do ciebie. Wiem, że ty go podrasujesz. A kurde. Problem w Dragsterach jest taki, że one nie skręcają. Bo w sumie po co im skręcanie, jak jadą tylko po prostej. No. Czyli poza ścigami, poza dragami, nie będziemy tym Fairlady nigdzie jeździć. Widzicie, jak się opornie skręca. Ale bardzo fajnie wygląda. Ten prowizoryczny dekal zostawiłem sobie. Vinyl. Dekal z Rocketa, kurde. Okaże się, co pamiętam. Kiedy ścigasz się w Silver Rock, każde ćwierć mili to walka. Od startu do mety dajemy z siebie wszystko. Ja jestem starsza siostra, a to jest Klub Zamieszek. No i co, córka? Prowadzisz Dragstera, ale nie jesteś od nas. Kim jesteś? Możesz być szpiegiem familii, który chce rozmontować moją ekipę od środka. Jestem Morgan. Ty jesteś Tyler Morgan. Możesz mi mówić starsza siostra. A co do was ma familia? Zadajesz niebezpieczne pytania, Morgan. Pokaż, że zasługujesz na to, żeby się ścigać z Klubem Zamieszek. Wtedy pogadamy. Jeźdź. Widzieliście, jak się zrywa. To nie będzie problemu. Uznajemy tylko reguły wyścigu. Złamiesz je, to ja złamię ciebie. Tak, tak, ja wiem, co robisz. Tak, jak to się robi? Wyścigi wymagają manualnej zmiany biegów. Manualną zmianę biegów. Czyli muszę... Aha, gazować odpowiednio. No dobra, spróbujmy. Okej. HY. A ja na A celowałem. Okej. Nie takie złe. Dobra, i ultra nitro, patrzcie to. Aha, już pamiętam. Już wiem, na czym to polega. Im lepsze zmiany zrobimy, tym więcej nitra dostajemy. Dlatego miałem tak mało nitra teraz. Dawaj, tylko jedna wygrana. No dobra. O tym mówiłem. Postarajmy się. A no tak. No i zaś. Ach, myli mi się to. Dobrze, że mam tak wykokszone auto. To inaczej mógł być problem. A i tu muszę wygrać 3. Okej. Aha, nie, większość. To jest Tyler Morgan, o którym słyszałam. Aha, no nie pojechałem, no. Dobra. Nie wiedziałem, na czym to polega. Ja cały czas A klikam, nie Y. Dobra, nieważne. Jakie było. O kurde, 6 misji. 6 misji. To trochę potrwa. Ale to dobrze, no. A więc, starsza siostra, tak? Fajna ksywka. To przypomina wszystkim, że jesteśmy rodziną, a ja podejmuję decyzję. Poza tym, jak walczysz z familią, lepiej nie używać prawdziwego nazwiska. Z familią? Ta familia. Ruszamy do dzielnicy hazardu, żeby pokazać im, że klub zamieszek nie boi się nikogo. Wchodzisz to? No nareszcie to rozumiem. Wchodzę. Dzisiaj zmontowałem wszystkie odcinki, które nagrałem w ciągu ostatnich 2 dni. To było w sumie 6. I zauważyłem, że troszeczkę szumiał mi mikrofon. Mam nadzieję, że po przyciszeniu teraz i gry, i dialogów w grze, i mikrofonu będzie dużo lepsze. Co będzie dużo lepsze? Będzie dużo lepsza jakość audio. A, no właśnie, czekajcie. Jeszcze dostawa. Dla tych, którzy nie... 4 do odebrania. Tak to właśnie wygląda. Stanie parę żetonów, fajnie. Będzie na jakieś autko wyścigowe, porządne. Nie wiem, czy mówiłem, chyba mówiłem, ale nie pamiętam. Na ucieczkę sobie zrobimy tego Mustanga. Właśnie pod drag wykorzystamy Fairlady'ego. I jeszcze tam dalej będzie do znalezienia Bel Air. Jego sobie zrobimy pod teren. Czyli 3 auta mamy zrobione. Starsza siostro, co macie do familii? Wygrasz, to pogadamy. Może być? Na wyścig sobie zrobimy może korwetę. Tak myślałem. Oj. Że można by zrobić korwetę. A pod drift M3. To był M3. Kurde, auta na trasie do dragu, że to jest bójstwo. No i tak to będzie, tak będą wyglądać właśnie nasze auta. Tak sobie będziemy ulepszać. Pod drift póki co zrobiłem sobie tego 270. Aj, dobra zmiana. Ale już. Lepiej. Wiem przynajmniej, jakie jest sterowanie. Ojej, dobra, luz. Fajnie się jeździ te dragi. Nie są trudne, bo mam wykokszone auto. Przyjemnie się zmienia biegi. Nie przyda mi się ta karta. No widzicie, jaki mam już poziom niektórych. 2 z 6. Fajnie. Co będziesz miała nam do powiedzenia? Było tak. Pewnego dnia przyszli do mnie z familii i zapytali, czy pomożemy im ustawić parę wyścigów. Brzmi znajomo. Na pewno. Widziałem cię w Boomville i no cóż. Zainspirowała mnie twoja waleczność. familii spadać. Tak, bo mnie się to tak bardzo opłaciło. No, my też nie najlepiej na tym wyszliśmy. Sytuacja zrobiła się napięta. Mów dalej. Może po następnym wyścigu. Na razie. Dalej nie ufa, na razie. O, hamulce też ma super dragster. No. Dawaj. Jadymy. Żaden pojazd. Nie powinno być problemu. Tylko drag i drag. Zobaczmy, jak sobie poradzisz. No chyba kogoś pogięło. Dlatego dali. Nie uderz żaden pojazd. Jedziemy, Tyler. O nie. Ale jakie dragsterem mam się ścigać? Już tą babę chyba pogięło. A mówiłem przed chwilą, że się bardzo źle skręca. Bez kolizji z pojazdami. O, widzicie, jak się super przyspiesza. Oj, oj, ała. Ale lag. Lag. Tyle mi delikatnie laguje, to dobra. No. Cringe. Kogoś tu pogrzało. W terenie, dragsterem. Nie. Czy to powinno być zakazane? O, prawie idealny drift. Oj. Dobra, Fairlady się spisuje. Szkoda, że jak to dragster nie skręca. Ale można się obejść bez skręcania. Jedno kółko, super. O, się zastanawiałem, kurde, jak to jest. O. A, jeszcze pod prąd. No. Kierunkowo. Może się uda bez kolizji faktycznie. Muszę patrzeć teraz. Oho. Dobra, nie trajemy. Dobrze, dawaj mi to. Cyk. Ha, udało się. Pierwszy, frajerzy! Dragsterem w offroadzie. Niezwykły wyścig. Dawaj. O, połączam karta. Nie przy... A może? Nie. Dawaj. Co dalej? Więc ostatnio mówiłaś mi coś na tej sytuacji. Zawsze jak wykonujemy jakiś ruch przeciw familii, policja już tam jest. Mówisz, że familia kupiła gliny? A co myślałeś? To już nie jest nasze miasto. Nie ma nikogo na tyle silnego, żeby się im postawić. Ja walczę z Navarro. To nie mój problem. Dobra. Zobaczymy się na następnym wyścigu. Skoro tylko to cię obchodzi. Co on w ogóle gada, ten Tyler? Jeżeli Navarro to familia. Głupi. Stupid. Może tym razem. To będzie drag. Twoja ekipa przegrywa 3-0. Macie chęć na 4-0? Pogadamy, jak wygrasz. Perfekcyjnie. Full nitro. No chance, Momjang. No dalej! Dobra, Taj. Jeszcze raz. Postaram się. Panie Mojang. Co pan robi? Ach, Easy. Too easy, too easy. Mogę to już skończyć. No problem, Tyler. Tak zrobimy. Jak to jest, że gość... Czekam. Wyprzedza auto lepsze od jego 100 punktów performance'u. Luzik. Tak, tak, tak! Easy. Ja wygrałem, a wy nie. Nie na tym to polega, Tylerze? Morgan. 4 na 6. Bardzo szybko to idzie. Bo mimo wszystko jest 16 minut nagrania. Jedziemy. Dokąd teraz? Nic z tego. Moja ekipa jest nacenzurowana. Musimy się trochę przyczaić. Nie możesz mnie tak zostawić, starsza siostro. Dobra. A napisy? Wprawdzie nie możemy się wychylać, ale i tak mam dla ciebie wyzwanie. Twój następny wyścig to będzie wyścig z czasem. Co? Jak zaś chcę... Ja nie mogę. Co, mam normalne wyścigi robić z Dragsterem? Nie no, co na to wpadł? Zrobiłem sobie szybko ten fotoradar, może się uda. No, skręć, skręć, skręć. Lady Fair. Uczciwa lady. Yeah. Opłaca się robić te fotoradary, bo żeby odblokowywać możliwości tuningu samochodu, właśnie trzeba robić te takie poboczne wyzwania. Skoki, o, jeszcze dostawa, czekajcie, czekajcie. Tu. Aha, ha, 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 ha. Aha, ha, 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 żetony, ruszowy dym. Czemu nie ma czerwonego? Tam nie wybiera presję. Nie może stanąć do wyścigu. Jeździ na czas. Serio jednak jazda na czas. Zarobiście. Bro. Co to jest za wyzwanie w ogóle? Przygotuj się na najważniejszy tor treningowy klubu zamieszek. Owczan. Zróbmy już to wyzwanie. Hit. Ała, ała, ała. W hicie byłbym już rozwalony. Zejść do mety. No dobra. Nie mogę ten? Nie mogę szybkiego tuningu. A to ci. Chciałem sobie zwiększyć czułość kierownicy. Jeszcze bardziej, ale trudno. Się pomęczymy. Lec pomęczyć się. No zakręt. 180 stopni. No serio. Dragsterem. Czy to są wariaci? Kto jeździ Dragsterem? Próby czasowe. Zwykłe wyścigi. O, jak fajnie wygląda. Trafiający i najlepszy czas. No dobrze, no to przebijmy tą siostrę. Oj, oj. Okej. Okay. No zaś w teren. Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, może być. Nawet nie prowadzi się tak źle, tylko trzeba bardzo dużo korzystać z tego zręcznego. No jednak wygrakałem. Ała, ała, ała. Ała, ała, kurde. No to jest serio tor przeszkód. Nie treningowy. Ała, what the fuck? Nie przeskoczę. Przeskoczę, dobra, let's go. Dobra, uff. Nie było tak źle. O, jedny. Czemu takie słabe części się trafiają? No, jak ja mam ulepszyć samochody? No, niski poziom. O, już. Dobra. Dawaj, siostra. Chodź tu. Ciągle jesteś zafiksowany na tej zemście. Ja i moja ekipa mamy własną walkę. Familia zamienia nas wszystkich w zabawki dla bogaczy obstawiających wyścigi. Oj. Gdybyś naprawdę był wojownikiem, walczyłbyś z nimi wszystkimi. Mnie chodzi tylko o Navarro. Nie próbuję ocalić miasta, nie jestem szalony. Jesteś i udowodnię to. Nikt z mojej ekipy nie pojedzie w to miejsce. To zbyt ryzykowne. Ale założę się, że ty tak. Ścigajmy się. Oho. Gdzie nas prowadzi? Między mieszkania? Super. Mhm. Już widzę tę trasę, kurde. W końcu starsza siostra zgodziła się zmierzyć. Fajnie. Dobra. Tyskajmy nowego sojusznika. Nie ma takiej opcji, że ze mną wygra. Nierówny spadek pośrodku dzielnicy mieszkaniowej? Powariowali! Pobiło ją. Wszystkich łyknąłem! Zdążę? Zdążę. Dobra, poczekajmy chwilę. What the fuck? No i dupa. Dawaj. Co to jest? Nie no, fajnie, tylko co to za trasa? Czemu to auto tak lata w powietrzu? Czas się skupić. I jestem na prowadzeniu. Wcale mnie to nie dziwi. Ona ma Mustanga pod drag. Dobra, cyk. Świetnie. Jeszcze jeden. I mamy drag z głowy. Nie ma opcji, żeby tak się to skończyło. Nie? Zobaczymy. Powąchaj moje spaliny! Easy. Bardzo mi się podobał drag. Ale trzeba z tym skończyć. Cyk. Tak jest! Właśnie tak to się robi. Dokładnie. A. Bro. No, a propos Nissan 350 Skyline. Co jeszcze? O, Porsche. Ale fajnie. A nie mówiłam? Jesteś tak samo stuknięty jak my. Przyznaję to, starsza siostro. Dałaś mi do myślenia. Masz swoich fanów, Tyler. To, co robisz, może tu naprawdę wiele zmienić. Rozumiem. Może ta walka jest ważniejsza niż lina Navarro. Czy mi się to podoba, czy nie? To miasto cię potrzebuje, Tyler. Zrób to, do czego innym brakuje jaj, a zobaczysz. Wszyscy za tobą staniemy. Odzyskajmy nasze miasto, Tyler. Dostaliśmy kolejny wrak. Od... pick-upa. Nichu nie potrafię nigdzie wpasować tej drogi. czeka. Będzie gdzieś w gółach. Chodź tu. Się zgadza. To jest tu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tylko zmienimy sobie ten samochód. Jeszcze szybko z wami skoczę. Szybko z wami skoczę. Potem wrak. A to nasze nieszczęsne Subaru. Teraz musimy sobie, kurde, zrobić ten Bel Air. Kiedy będziemy mieć Bel Aira? Ciężko powiedzieć. Bo następnie będzie Garbus. Jeśli nie mylę, pokaż mapę. Hej Mac, pomożesz mi? Możesz coś dla mnie odebrać? Wal do mnie śmiało jak ty. Nie zawiedziesz się na tym. Wysyłam namiary. Co? Nie wysłał nic. Bo. Ale było. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ta seryjka. A jak mówiłem, nagrywam to wszystko na zapas. Póki mam czas, później może być różnie. Póki mogę, to coś tam porobię. Nowy rekord. Aha. Driftując powiem rekord. To powinno być gdzieś tutaj. Na pewno jest tu gdzieś coś przydatnego. Sprawdź. Tam u góry? Nie. A tu? Nie. A, tutaj. No. Dzień dobry. Możliwe. To od C10 pick-upa. To ja sobie zbiorę to już poza odcinkiem. Dzięki za uwagę.